z księgi proroka Izajasza. W roku śmierci króla Ozjasza ujrzałem Pana, siedzącego na wysokim i wyniosłym tronie, a tren jego szaty wypełniał świątynię. Serafiny stały ponad nim. Każdy z nich miał po sześć skrzydeł. Dwoma zakrywał swą twarz, dwoma ukrywał swoje nogi, a dwoma latał. I wołał, Jeden do drugiego. Święty, święty, święty jest Pan zastępów. Cała ziemia pełna jest Jego chwały. Od głosu tego, który wołał, zadrgały futryny drzwi, a świątynia napełniła się dymem. I powiedziałem: Biada mi, jestem zgubiony, wszak jestem mężem o nieczystych wargach i mieszkam pośród ludu o nieczystych wargach, a oczy moje. Oglądały króla, pana zastępów. Wówczas przyleciał do mnie jeden z serafinów, trzymając w ręce węgiel, który kleszczami wziął z ołtarza. Dotknął nim ust moich i rzekł: Oto dotknęło to twoich warg, twoja wina jest zmazana, zgładzony twój grzech. I usłyszałem głos pana mówiącego: Kogo mam posłać? Kto by nam poszedł? Odpowiedziałem: Oto ja, poślij mnie. I rzekł mi: Idź i mów do tego ludu. Słuchajcie pilnie, lecz bez zrozumienia. Patrzcie uważnie, lecz bez rozeznania. Zatwarć serce tego ludu, znieczul jego uszy, zaślep jego oczy. Iżby oczami nie widział, ani uszami nie słyszał. I serce jego by nie pojęło, żeby się nie nawrócił. I nie był uzdrowiony. Wtedy zapytałem: Jak długo, panie? On odrzekł: Aż runą miasta wyludnione, i domy bez ludzi, a pola pozostaną pustkowiem. Pan wyrzuci ludzi daleko, także zwiększy się pustynia wewnątrz kraju. A jeśli jeszcze dziesiąta część ludności zostanie, to i ona powtórnie ulegnie zniszczeniu. Jak terebint lub Dąb, z których pień tylko zostaje po zwaleniu. Reszta jego będzie świętym nasieniem.